Dámy a pánové, krásný dobrý den. Vítejte u dnešního dílu Gotika. Ještě tak dopředu musím se pochlubit, mám za sebou úspěšně ústní maturitní zkoušku s konanou, nebo dokončenou, pardon. A teď už jenom čekáme na to, ale dámy a pánové, oficiálně mám asi maturitu. Nebudeme zdržovat, budeme pokračovat tam, kde jsme skončili v tom Gotiku a jo, jdeme kurva na to. Tak jo, dáme obrovně, jsme tady, kde jsme skončili. Co je s naším úkolem? Hele, máme jasný, hodili jsme si ty věci. Inusovo oko, v koreni se usadila blablabla, paladinu, aha. Přijme pyrokara, takže jdeme vlastně hantit Inusovo oko, výborně. My tady vlastně máme naposledy kvalitní mečba starta, nemám síly, ale máme beliaru dráp, výborně. To je vlastně ta jednodušní zbraň, tudíž. My teď co nejrychleji se dostaneme do kláštera, takže tak jo, jsme zde již u toho kláštera. Nebo spíš respektive jako blíž toho kláštera, hele, trigy magy. Hele, kamarádeska, výborně, to se hodí, Raško. Hej, ty. Jizgarot. Čau, Roty. Dokąd prowadzi ta ścieżka? Taść, ponieważ przyłączyłeś się już do in... Okej. Tak niechaj i... Niech cię inno sprowadzi. Wybornie, dobrze tedy. Tak o, jsme tady kousek u kláštera, po prawicy je klášter. Ja jsem właśnie jeszcze nie był tady zadu, nie? Muszę się dostać do klasztoru, to bardzo pilne. Nie mogę cię wpuścić do klasztoru. Na razie bez upoważnienia moich zwierzchników. Mam tu list? Pokaż. No dobrze. Masz tu... Jak? Głupie pytanie. Prześlizgnąłem się przez przełęcz i udałem się wprost do klasztoru. Ominięcie niektórych z pilnujących przełęczy bestii nie było proste, ale koniec końców poszło mi łatwiej niż się spodziewałem. Trzeba uważać na to, co się dzieje. Możesz mi coś powiedzieć o tych zakapturzonych postaciach? Niestety nie, ale mam co do nich bardzo... Lepiej nie wchodź im w drogę. Tak, Milton mi dal klíč od kláštera, výborně, výborně. Zajdeme tady za vrchním. Parlane, čau. Nevím, kdo tě vpustil do kláštoru. Neřiče sobě, by ktoś odryval jich od zajek. Rozumím, mám takovou naději. Tak, výborně. Chce vědět. Kdy jdem za vrchní radou tedy? Nikdy by mi nepřišlo do hlavy. Dámy a pánové, tohle je vrchní rada. Przybywa... Jakie wieści przynosisz? Zebrała się tam potężna armia orków i smoków. To już wiemy od Miltena. Niestety ruda, którą wydobyli ludzie Garonda, nie zaspokoi raczej potrzeb królewskiej armii. Zaiste, w mrocznych czasach przyszło nam żyć, skoro światło słońca ustępuje dziś. Zaatakowały mnie tajemnicze postaci. Tak, wiem. To poszukiwacze. Pomiot. Jeśli im ulegniesz, przestaniesz być sobą. Ty weź to. Gdybyś potrzebował pomocy, ta runa przenieś... Pamiętaj. Od twojej silnej woli zależą teraz lo... Widzę, że sam Lord Hagen upoważnił cię do zabrania świętego amuletu. Niestety. Muszę cię rozczarować. Pan oko i nosa. Zostało wykradzione ze świętych... Kto to zrobił? Siły zła. Cechuje niezwykła przebiegłość i skrytość, mój synu. A jednak żyjemy w dziwnych czasach. Dziś nieprzyjaciel pokazuje jasny to znak, że nie obawia się swych wrogów. I wywal... Jeden z naszych oddanych braci, kandydat do zaszczytnego tytułu arcymaga ognia, nieprzyjaciel zawładnął jego duszą i zaatakował z najmniej spodziewanej strony. Pedro wdarł się do najświętszych komnat klasztoru. Obawiam się, że zbyt długo przebywał sam poza murami klasztoru, pozbawiony naszej pomocy. Udało? Pedro powalił na ziemię kilku nowicjuszy. Wysłaliśmy za nim naszych braci. Jeśli chcesz ich jeszcze dogonić, musisz się pośpieszyć. Wkrótce... Jest coś jeszcze. Wróg zbezcześcił... Rozumiem. I twoim zadaniem będzie oczyścić je.
Weź tę wodę święconą i w... Dzięki świętym słowom oczy... Oto twoja mapa. Teraz i... Bierz a spleń. Mamy tady... Jezuszki Mariuszki. Mamy posvětit Innosovi svatyně. Takže, hele, jako když na to narazím, vzpomenu si na to, tak klidně, ale... A myślisz, że stałbym tutaj, gdybym wiedział? Zobaczysz, zapłaci za to święto. Musisz nam pomóc. Dobrze. Ty jsi mi teda moc neřekl. No, jak jednoduše. Já vám to ukážu, jo, jdeme prvé. Takže, hopa, hej, tady skočíte do vody z mostu. Samozřejmě, dávejte pozor, ať neumřete v té vodě. Jediná výhoda, víte, v čem je výhoda teda? Že tady nic neplave v té hře. Že všechno je na souši, že voda je bezpečné místo. Jediný bezpečný místo v celém Gothicu, kde se nemusíte bát. Takže vy poplavete tudma, proplavete tady tou jeskyňkou. A tam vidíte toho človíčka, o kterém jsem se již zmínil. Tudíž vy půjdete za ním. Co tu se děje? Co máš na myšli? Jesteš už druhou osobou, která přeběga te... Kým byl? Wyglądał jak jeden z tych nowicjuszy z pobliskiego klasztoru. Mów sobie co chcesz, ale ci kolesie na pewno nie ma... A to... Na górę! Musimy, no super. Jasne. Takže poběžíte nahoru. Takže vy vlastně půjdete tady tou cestou, protože tím jak je tady mrtvej loupežník a je tu pátrač, tak víte, že jdete dobrou cestou. Tady jsou mrchožroutí, tak je zabijete. A vidíte tady k... Innosovu svatyni. Trik. Ale musím přiznat, že ten Gothic, já tak, abych jako objasnil, proč hraju už po několikáté Gothica. Já prostě hraju u Gothica už wow. Nespočet let, protože prostě je to hra, která mě zaujala osobně svou atmosféru a celkově jako tím příběhem je to super. Vůbec bych se jako nebál říct jako jednu z těch lepších RPGček. Protože prostě tyhle ta atmosféra, to vlastně jak vás celkově jako to podání té hry vtáhne do toho příběhu. Nemám slov. Výborně. A dostanete se do takového čeština. Do takového tajemného lesa. Samozřejmě můžete tady všechno zabít, jak já, ale. Ono, XPčka jsou XPčka, že? Ono se to hodí, než ne? Fér, a tam je vzadu vidět hlava, více hlav. A červený mrak. Ale jo, doporučuji si to ukládat. Ukládejte, 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 nikdy nevíte, co se může stát, jo? Protože náhoda je blbec a... Ubijete jednoho, vyléčíte se, nebo ti oni docela dávají. Šlupíky a budete pokračovat dále. Jsem měl sehnat lektvary. Kde je tady ten druhý debílek? Tady je další, hele, tak to tady vyvražděte. Já vím, hoši, nechte mě být. Hej, nebylo by jednodušší, když bych se třeba, já nevím, jako přestal dusit, to za prvé. A použil ten luk, když už mám jako 20, aha, mám 18, mám jít. Tak to bylo vofous, to bylo skutku vofous. Rovnou. A to tam budu vypraštit. Oh shit. Další, super, budu se znova dusit. Víte, jak je taková ta písně, čo? Vylečíme se, super, máme uléčení, vyléčení a... Hele, doporučuji třeba udělat i jednu věc. Když na ně nestačíte, prostě vemte to a zdrajte pryč, nic jiného nezbývá. Ale já jsem silný kluk a řekněme, jsem se s nimi nějak snažil vypořádat, no to není asi nějak těžký. Tak no, jakmile si to zabijete, tak si to uložte, doporučuji uložit, nebuďte jak já. A no, já mám hlavně, hele, nemusíte jít semka, můžete jít rovnou do kláštera, jako je to jednodušší. Takže budete teď semka, štůrko, hodíte to tamhle, a blablabla. Odzyskałem oko i nosa. Obawiam się, że jest uszkodzone. Ale to niemożliwe! Amulet wpadł w ręce plugawych istot. Przybyłem zbyt w tych lasach jest pewne niezwykłe miejsce kultu w kształcie półksiężyca.
Nieprzyjaciele odprawili tam nad nim jakiś tajemniczy rytuał. Niech Inos ma nas w swojej opiece! W najgorszych koszmarach nie przypuszczałem, że dysponują aż taką mocą. Co możemy teraz zrobić? Nieprzyjaciel stał się niezwykle groźny. A mimo to ten prastary artefakt może jeszcze pokrzyżować jego plany. Musimy czym prędzej naprawić oko i przywrócić mu dawną moc. Czas działa na naszą niekorzyść. Wolę nie myśleć, co się teraz z nami stanie. Bez ochronnej mocy amuletu jesteśmy bezbronni wobec sił ciemności. Udaj się do miasta i odszukaj tam maga wody imieniem Watras. W tej straszliwej sytuacji tylko on! Przysyła mnie Pyrokar. Oko Inosa zostało uszkodzone. Wiem. Donieśli mi o tym napotkani nowicjusze. Poszukiwacze wykorzystali w tym celu święty, słoneczny krąg magów ognia. To znak, że nieprzyjaciel znacznie urósł w siłę. Nikt nie chce tego słuchać. Co się teraz stanie z okiem? Musimy spróbować je naprawić. Nie będzie to jednak łatwe zadanie. Oprawa pękła na dwie części. Zręczny kowal zdoła zapewne połączyć je z powrotem. Ale to mniejsza część problemu. Bardziej martwi mnie sam klejnot. Jest matowy, pozbawiony blasku. Nieprzyjaciel dokładnie wiedział, jak unieszkodliwić amulet. Czy możemy przywrócić klejnotowi dawną moc? Jest na to tylko jeden sposób. Połączone moce wszystkich trzech bogów powinny tego dokonać. W miejscu zniszczenia amuletu należy przeprowadzić odpowiedni rytuał odwracający. Może wtedy klejnot odzyska swój ogień. Problem w tym, że musisz sprowadzić do tego miejsca ziemskich przedstawicieli wszystkich trzech bogów. Potrzebujemy też znacznej ilości bagiennego ziela. Myślę, że... Żeby mnie to kosztowało. Gdzie? Podobno w tych lasach, ewentualnie... Kim? Adanosa, mogę być przedstawicielem Inosa, ale nie wiem... To było oczywiste od dawna. Czarnej. Tak, to się po... Nie wiem tylko, czy uda... Już widzę wyraz twarzy Pyrokara. I bardzo dobrze, nieprzyjaciel. Muszę... Ja też wyruszę w drogę. Przyślij do mnie Xardas. Świeprzyj mi w nagrodę. Dobře, takže ještě. Xardas. Vraško. We need to speak. Oko Inosa zostało zniszczone. Jak to możliwe? Zniszczone? Znalazłem je w północnych lasach. Niestety udało mi się odzyskać tylko kawałki. To była nasza jedyna szansa na pokonanie... Co teraz? To straszliwy cios. Nieprędko się po nim podniesiemy. Muszę przemyśleć całą sprawę w spokoju. W międzyczasie powinieneś udać się do miasta i porozmawiać z magiem. Watras przysłał mnie do ciebie. To dobrze. Co ci powiedział? Wspomniał coś o rytuale odwrócenia, który należy odprawić w słonecznym kręgu. Ten stary wyga. Chyba wiem, co planuje. Przybywasz, by przekazać mi jego... Na to wygląda. Pomogę przy odprawianiu rytuału. Dlaczego czasem cię po prostu... Nigdy nie zwracaj się do mnie tym tonem! Gdyby nie ja. Więc wy... Odkąd opuściłem magów ognia, starałem się... I nie zamierzam tego zmieniać. Więc zanim znów stanę przed mymi dawnymi towarzyszami, chcę mieć... Z takim wyposażeniem daleko jednak nie zajdziesz. To świetnie! Gdzie on jest? Zamierza odprawić w słonecznym kręgu... Jeśli to prawda... Może jest... Watras potrzebuje pomocy. Co takiego? Xardas ten... To nie był mój pomysł. Watras nale... Xardas! Ciągle ten Xardas! Czy nigdy się od niego nie uwolnię? Gorzej już chyba być nie mogło. Skąd mam wiedzieć, że Xardas nie stoi po stronie nieprzyjaciela? Nie zaufam temu nekroman... Przykro mi, ale w tej sytuacji nie mogę pomóc Watrasowi. Ale bez ciebie nie naprawimy amuletu. Watras nie będzie mógł odprawić rytuału. Musisz zaufać Xardasowi. Ja nic nie muszę, zrozumiano?
Skąd mam wiedzieć, że Xardas nie zwróci się nagle przeciw nam? Nie! A gdybym dostarczył ci jak... To raczej niemożliwe. Jeśli chodzi o Xardasa, nie dam się tak łatwo przekonać. Pardon, ja jsem to trochu střel, nebo střehl, no... Já jsem si byl zaběhnout jenom tady na Unarovu farmu pro teleport, neboť ještě tam nemám a já jsem se tam nezastavil za Lím během toho, jo. Takže vůbec jako nebojte, ale tady si můžete povšimnout, že tady stojí lidé. Lidi jsou venku z baráku v takovou noc. Co se děje, Sekobe? Czy coś się stało? Musisz mi pomóc. Ludzie w czarnych szatach włamali się do mojego... Straż Królewska powinna dbać o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. Ci ludzie mówili, że czegoś szukają. Proszę, pomóż. All right. Naprawdę. To jest takowa straczka, ty wole, hej, dobrze. Ničeho tu nezná. Dobře, dobře, čekal jsem, že to budu zvládat trošičku lépe, ale tak jako tohle co jiného mi zbývá, no. Yes, vyvolání goblinů. OK. Dobře, to se mi líbí, ale nějaký vyvolávání čáry máry bu bu bu. A pane bože. A jo, ty jsi tady taky. Hej. Xardas kazał mi wręczyć ci tę księgę. To dowód jego zaufania. Pokaż. To niesamowite. Czy masz pojęcie, co mi właśnie przekazałeś? Nie. To niezwykle stara księga, która sądziliśmy, że została zniszczona, a teraz dowiaduje się, że była w posiadaniu Xardasa. Zatem zgodzisz się uczestniczyć w rytuale? Tak, udam się do Słonecznego Kręgu. Wręcz przeciwnie. Zamierzam wydusić z tego starego. Zobaczymy się! Zobaczymy się! Mamy chyba, damy wam prawę, zajdę tutaj za. Chodziem. Ciao, chodzi. Dlaczego nie pracujesz? Jeszcze nie słyszałeś? Paladyni aresztowali. Że ja mam lepiej. To nie może być tak. Jaki zarzut postawiono Bennettowi? Morderstwo! Podobno zabił paladyna, co za wie... Więc dlaczego nie pójdziesz do miasta i nie wyjaśnisz? Zamknęliby mnie do pudła jako jego wspólnika, szczególnie w... sytuacji? No wiesz, ona... Nikt nie chce wiedzieć. Można ufać. On myśli, że... Co się stało? Byliśmy na zakupach w mieście, kiedy nagle usłyszeliśmy krzyk. Tu są! Rany, ale się przestraszyłem. Uciekałem, jakby ścigało mnie całe... Bennett był tuż za mną. Nie wiem, co się stało. Musiał się zgubić gdzieś. Super, także teraz Andrem. Ach jo, pardon. Ono to jest strasznie komplikowane. Teď już pójdę za Andrem. A co z kowalem Bennettem? Z tym najemnikiem? Siedzi w więzieniu, tam gdzie jego miejsce. Mogę z nim porozmawiać. Jasne, idź. Ale jeśli pomóż. Ciao. Słuchajcie, mieszkańcy Korinis. To zależy. Musiał. No i oczywiście muszę się stąd. Bo teraz nic. Jesteś fa. Nabierasz mnie, co? Byłem po prostu cię. Widziałeś kiedyś rolnik? Nie. No to czemu zadajesz? Śmierć przez powieszenie. Jak trafiłeś do paki? Te świnie wrzuciły mnie do... Ale ja tego nie zrobiłem. Próbują mnie wrócić. Czemu mieliby to robić? A skąd mam wiedzieć? Porozmawiaj z Lordem Hagenem. Zbóż mu. Kto był zawraszczy? Kogo zawrasz? Nie mam pojęcia. Jednego z paladynów. Wiesz, jak się nazywa? Jakiś Lothar chyba. No nie wiem. Nie jestem... Lepiej zapytaj Lorda Hagena. Mówią, że mają świadka. Wiesz, kim jest ten... Nie, wiem. Kto kieruje śledztwem? Sam Lord Hagen. Ponieważ ofiara była paladyn... Co to znaczy? Nie trudno zgadnąć. Musisz... Super, dobrze. Także my idziemy wyrzeszyć tarych zahadu. Muszę z tobą... Ale to ten najemnik, który zamordował... Sądzę. Dowody są jedno z... A jeśli dowody zostały sfałszowane? Uważaj, co mówisz. Jeśli nie masz dowodów... Skąd masz? Mamy naocznego świadka. Jak widzisz, wina tego najemnika. Co to za świadek? Cornelius, sekretarz gubernatora, widział. Podany przez niego rysopis pasuje jak ula. Najemnik zostanie powi... Może Bene. Choćby nawet mógł ściągnąć. Ten człowiek zamordował paladyn.
Dobře, výborně. Tak, jdeme za Corneli. No, já teda doufám, že ho nezabiju, neboť mám trošku silnější meč. To by možná šlo. Widziałeś? Nie muszę odpowiadać na żadne pytania. Lord Hagen wie już o wszystkim. Co widziałeś? Naprawdę, musisz wyjść. Zamykamy. Dość tego. Ja widziałem, a potem wyjął miecz i wbił mu... Jesteś tego pewien? Tak, oczywiście. Ale teraz naprawdę nie mam czasu. Nie wierzę ci. No i co? Powiedz mi, co zamierzasz... Czego chcesz? Nawet nie starczy ci złota, żeby mi... Ile? 2000 sztuk złota. Braszko. Wiesz, kdo kurwa ja jsem? Człowiek, który... Odłóż broń! Czekaj! Wybornie. Dozwiedzieliśmy się takiej dosyć zajímavé rzeczy, o. Trzeba, że... Ten debil Hal. Cornelius kłamie. Skąd ta pewność? Mam jego pamiętnik. Są tu wszystkie dowody. A to podła gnida! W świetle nowych dowodów mogę zrobić tylko jedno. Na mocy powierzonej mi przez jego wysokość, że więzień Bennett zostaje oczyszczony. Za to Cornelius ma zostać pojmany. Twoje czyny. Chciałbym wstąpić do waszego zakonu. Dobrze, ale najpierw musisz udowodnić twoje czyny. Świadczą, że jeśli takie jest twoje życzenie... Jestem gotów. Niech tak się... Wielu z tych, którzy wstąpili na teście, czy przysięgasz czcić swymi czynami pamięć po nich i głosić wszem i wobec chwałę Inosa? Przysięgam. Zatem od tej po niniejszym tytuł daję ci oręż i zbroję. Zostając jednym z nas, otrzymujesz prawo w... Albrecht wyuczy cię naszej magii. I nasze kwatery w górnym... Dámy a pánové, jsme paladinem. Výborně jsme se dostali do paladinské, máme rytířskou zbroj, výborně. Tak jsme tady na farmě, jsme tady u Onara. A jdeme za Bennettem, který by se nám mohl konečně odměnit, ne? Máme ho jako sice 9, ale ta nepodstatná část, že? Stary, už myślałem, že naprawdę. No cóż, wspaniale. Szkoda, że nie widziałeś twarzy. Był taki przerażony. A to mi przypomina. Co? O co ci chodzi? Prezent. Co za prezent? Słyszeliśmy pogłoski o... Naprawdę? W porządku, wierzę. Tak czy inaczej pomyślałem, że będziesz chciał wziąć udział w... I co? Proszę, weź ten amulet. Możesz obejrzeć... Jasne, pokaż. Piękna robota, ale oprawa jest uszkodzona. Ile ci to zajmie? Jeśli to tu zostawisz, będzie gotowe na jutro. I nic ci za to nie policzę. W końcu wy... Czego pomagać wbrew jego woli, naprawdę? Sam tak że o nie wiesz. Wiesz, mówi się o tak. Tak, dobra, naprawdę. Ten ruchnik, że mógłby prodać. To serce nechamy, to taki prodamy, to taki prodamy. Dubový luk, asi tady ten slabší prodáme, přeci jenom už šipy tak nepotřebují. A dostali jsme tu nových věcí, super. No, tam mám prvé. On nám řekl, že máme přijít zítra, tudíž já přijdu zítra a zatím oprav brášku, jo? Tak já se tady vyspím několikrát a jdem to opravit. Rád bych dneska teda stihnul udělat ten, to Inosovo oko, přeci to není zas tak dlouhá kapitola, tudíž to budeme mít rychle a zítra, nebo v dalším díle se podíváme na... V dalším díle se podíváme na dráčky, dámy a pánové. Yes. Nie wiesz. Czy amulet? Tak, musiałem zrobić nową oprawę. Pracowałem przez całą noc. Tak o. Dámy a pánové, teď nás čeká cesta. Teď nás teda čeká cesta k slunečnímu tomu oltáři. Tak se vidíme tam. Round 2. Fight. Já mám, jsem tady znova. Opět.
už teda snad Sexardasem, který už by se tady měl jako dělat. Čus, pojď sem tady. Takže doufejme, že už to máme všechno, prosím. Ano, je tam, jo, bože, prosím. Udělal jsem vše, co si řekl. Zrobiłem wszystko, co prosiłeś. Oto naprawię. Świetnie. A co z bagien? Ach, ta. Tak, oto on. Znako. Dobrze się spisałeś, ale teraz... Teď se dáma a panowie všichni zhulí jak paprky a očarujú mi kamínek. Tak pojď. Już po wszystkim. Udało się nam pokrzyżować plan. Byrokar wyjaśni ci. Mam nadzieję, że... Teraz, gdy oko i nosa zostało naprawione, musisz stawić czoła smokom. Wszystkie one są ale bezpośrednie rozkazy musisz dowiedz się, potem wracaj. Udało się wam. Aż trudno uwierzyć, że... Czy jest jeszcze coś, czym powinienem się zająć? Nie traćmy czasu. Pamiętaj, że nim potęga oka zmusi tak długo, jak będziesz je... Jego moc nie jest jednak nieskończona. W tym celu... Dopiero wtedy. Dzięki. Masz już wszystko. Dámy a panowie, tudíž nám už nezbývá, než se teleportovat k hornickému průsmyku. Jdeme do 4. kapitoly. Lov draku. Recall. Super, takže já si dám pryč toto. A vlastně teď to ukončíme. Dám a pánové, děkuju moc krát za... Oh, počkej, wait a minute. Who are you? Dámy a pánové, děkuju moc krát za vaši pozornost. Já si myslím, že ode mě to pro dnešní den bude všechno, takže děkuju moc krát ještě jednou. Budu rád, když zanecháte like, hoďte dolů nějaký krásný komentář, tak jako u... minulých dílů a vidíme se u dalšího dílu, budeme pokračovat, není čas, ztrácet čas, musíme, ať to odcítá. Tak jo, pa, čus.